Cześć! Opowiem Wam dzisiaj historię o tym, jak list wysłany przez amerykańskiego senatora, wydawałoby się na pozór błahej sprawie, spowodował prawdziwą lawinę wydarzeń. I to taką, w której swoje mniejsze czy większe role odgrywają Google, Apple, ale też służby różnych krajów z całego świata. Brzmi poważnie? Tym zabawniejszy wydaje się fakt, że wszystko to zaczęło się od powiadomień wysyłanych na nasze telefony. Tak, nie żartuję. Zastanówmy się więc, jak właściwie one działają, tak od technicznej strony, czy można z ich wykorzystaniem profilować każdego z nas i czy ich szyfrowanie jest lekiem na całe złotego świata. Zapraszam. Zacznijmy od kontekstu. Powiadomienia, które otrzymujemy na naszych telefonach, można z grubsza podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to te wysyłane bezpośrednio przez aplikację w trakcie, gdy właśnie z niej korzystamy. Jest włączona apka, jest powiadomienie czyli w sumie nic ciekawego. No ale co, jeżeli aplikacji akurat nie używamy, a właśnie wydarzyło się coś, o czym niezwłocznie musi ona dać nam znać? No to jest zdecydowanie częstsza sytuacja. Przychodzi jakiś e-mail. Wiadomość na komunikatorze, czy też oponent właśnie wykonał jakiś ruch w szachach. Gdyby każda z dziesiątek, jak nie setek aplikacji zainstalowanych na naszych telefonach nieustannie odpytywała swoje serwery, czy właśnie w tej chwili czegoś nie powinna nam przekazać, to nawet najnowszy telefon odpakowany świeżo z pudełka trzymałby na baterii mniej więcej tyle, co zapomniana latami cegła, wyjęta przed chwilą z czeluści szuflady. O serwerach i ich obciążeniu nie będę nawet wspominał. Problem, więc ten trzeba było rozwiązać w jakiś systemowy sposób. I w tym miejscu na scenę wkracza m.in. FCM, czyli Firebase Cloud Messaging dostarczany przez Google. Choć nie jest on w tej sztuce osamotniony. Na jego przykładzie po prostu pokażę Wam, jak to właściwie działa. Kiedy uruchamiamy jakąś nową aplikację na swoim telefonie i wyrażamy zgodę na wysyłanie nam powiadomień, tle. Rejestruje ona unikatowy token w Firebase, za pomocą którego identyfikowane jest nasze konkretne urządzenie. Token ten jest przypisywany dalej do naszego konta w docelowej usłudze, na przykład w grze w szachy. I teraz, kiedy przeciwnik wykonuje swój ruch, no to serwer Czeskoma czy innego Lichesa nie wysyła go bezpośrednio do naszego telefonu, a do Firebase'a jako do takiego pośrednika. Zadaniem Firebase'a jest m.in. zagregowanie tych wszystkich powiadomień w jeden strumień i przesłanie ich już docelowo na nasz ekran. Co ciekawe, może to robić nie tylko na Androidy, ale to akurat w tym miejscu nie jest najważniejsze. Istotne jest to, że zmniejsza się ilość przesyłanych danych i oszczędza baterie w naszych telefonach, bo utrzymują one tylko jedno połączenie, a nie muszą tego robić dla każdej aplikacji z osobna. Zresztą wszystkie te pojedyncze apki musiałyby też cały czas być aktywne w tle, a tak działa tylko jeden dobrze zoptymalizowany proces, który, jeżeli zajdzie potrzeba, wybudza po prostu poszczególne aplikacje, do których ktoś z zewnątrz się tak usilnie dobija. W związku z tym usługi te, dostarczane czy to przez Google'a czy Apple'a, mają w tej kwestii de facto monopol, który, o ironio, zaczął się od chęci oszczędzania baterii. No i wszystko trwałoby tak sobie pewnie dalej, nie budząc większych emocji, gdyby nie pewne zdarzenie. Z końcem zeszłego roku. Jeden z amerykańskich senatorów zawiadomił ichni Departament Sprawiedliwości, że różne kraje, a w sumie to ich służby, co i róż domagają się od Google'a i Apple'a, bo firma z Cupertino przecież ma dokładnie takie same usługi udostępniania danych dotyczących powiadomień. A to w konsekwencji wywołało lawinę następnych pytań. Skoro wszystkie powiadomienia z każdej aplikacji przechodzą przez jakiś scentralizowany serwer, no to właściciele tych serwerów mają do nich pewien wgląd. A to czyni je łakomym kąskiem dla każdego, kto chce pozyskać jakieś dane. Apple w odpowiedzi na list senatora stwierdziło, że chętnie podzieli się informacjami w tym zakresie i nawet cieszą się, że ktoś zapytał. Dlaczego? Bo wcześniej nie mogli o tym mówić ze względu na zakaz nałożony przez amerykański rząd. Google ochoczo dołączyło do zabawy i również poinformowało, że chce, aby proces ten był bardziej przejrzysty. Bo podobno rządy proszą o dostarczenie metadanych z powiadomień, aby na przykład powiązać użytkowników bezpiecznych komunikatorów z kontami w usługach Apple'a czy też Google'a. No ale polityka politykom, amerykański senat amerykańskim senatem, a niektórym z Was być może ciśnie się teraz na usta pytanie, czy szyfrowanie powiadomień jest rozwiązaniem tego problemu? Komunikacja z Firebase owszem, jest szyfrowana, ale nie end-to-end. -end. Co to znaczy? Szyfrowana jest tak transmisja z serwerów samej usługi wysyłającej powiadomienie do FCM-a, jak z FCM-a na nasze telefony. Jednak te szyfrowania są osobne i niezależne od siebie. Dlatego Firebase może teoretycznie odczytywać ich treść. Nie jest zresztą żadną tajemnicą, że ruch ten jest wykorzystywany w celach analitycznych oraz marketingowych. No, nikt tego nie ukrywa. Choćby w związku z tym dokumentacja Apple dla programistów jasno mówi, że treść powiadomień nie powinna zawierać żadnych danych wrażliwych. A jeżeli jest już taka konieczność, aby je w ten sposób z jakiegoś dziwnego powodu przesyłać, to powinny być one zaszyfrowane. Bo tak, powiadomienia można jeszcze dodatkowo zaszyfrować end-to-end, -end, ale nie jest to opcja domyślna. Mimo to wiele aplikacji z tego korzysta, na przykład Signal czy Proton. Google zresztą zachęca do implementowania szyfrowania powiadomień end-to-end -end w aplikacjach już od lat. Nawet zrobili do tego gotową bibliotekę, aby ułatwić ten wcale nie tak trywialny proces. To oczywiście zawsze coś, ale też ma swoje ograniczenia. No bo o ile do tej pory dostawca usługi nie widzi samej treści wiadomości, o tyle wie, że jakaś wiadomość w ogóle została nam wysłana. To tak zwane metadane, na podstawie których da się naprawdę wiele o nas dowiedzieć. Ba, amerykańska NSA potwierdziła, że likwidowano cele, czyli mówiąc wprost, zabijano ludzi na podstawie samych tylko metadanych, a to powinno dawać do myślenia. Są zresztą tacy, którzy stawiają inną bardzo śmiałą tezę. David Libo, na przykład, twierdzi, że aplikacje tak na Androidzie, jak i w iOSie, wykorzystujące powiadomienia push, czyli zdecydowanie większość z nich, samym faktem przesyłania powiadomień w ten sposób naruszają rodo. Co? No, w sumie sprawa jest dość prosta, skoro Powiadomienia te zawierają jakieś dane o nas, choćby to były same metadane, i przechodzą one przez czyjeś serwery, na których można je przetwarzać, to powinniśmy być o tym poinformowani przez każdą aplikację korzystającą z tego mechanizmu. I to wprost. Jeżeli więc nie chce się narażać prywatności użytkowników swojej usługi, to najlepiej jakby z powiadomień PUSH nie korzystało się wcale. Tylko czy to jest jedyne zagrożenie? czy powiadomienia narażają naszą prywatność tylko na rzecz Google i Apple, które i tak mają masę innych sposobów na śledzenie swoich użytkowników, że ten wydaje się w wielkim schemacie rzeczy mało istotny? Nad tym zagadnieniem postanowił pochylić się Tommy Mysk, muzyk, deweloper ios i badacz bezpieczeństwa w jednej osobie. Cóż, tylko po licznych talentów. Zerknijmy więc wspólnie nieco głębiej w powiadomienia na iPhone'ach. Apple przecież w wielu miejscach podkreśla, że chroni prywatność swoich użytkowników. Zainstalowane w systemie aplikacje nie mają dostępu do wielu rzeczy. Na przykład nie mogą sobie działać w tle od tak na własne życzenie. Wolno im wykonywać wtedy bardzo ograniczone operacje. Na przykład kończyć pobieranie plików czy właśnie odbierać powiadomienia. To kwestia nie tylko wydajności, aby nie zamulały nasze urządzenia, ale też prywatności. Aplikacja nie może też sama siebie uruchomić w dowolnej chwili, musi być to zainicjowane przez użytkownika. Jednak tam, gdzie Apple wprowadziło ograniczenia, programiści znaleźli drogi naokoło. Bo są przecież powiadomienia push, które przychodzą do nas z chmury. No i wtedy aplikacja musi coś z nimi zrobić. iPhone sam z siebie przecież nie wie, co tak naprawdę jest zawarte w pushu od Wixera. Dlatego od iOS-a w wersji 10, kiedy otrzymujemy powiadomienie, system operacyjny wybudza na krótką chwilę aplikację, której ono dotyczy, aby je przetworzyła. Na przykład odszyfrowała jego zawartość, a następnie wyświetliła w centrum powiadomień. Ten mechanizm można jednak próbować nadużyć. Niektóre apki, pewnie głównie takie, których cały model biznesowy polega na sprzedaży danych analitycznych o swoich użytkownikach, mogą wykorzystać tę krótką, otrzymaną od systemu operacyjnego chwilę, aby skontaktować się bezpośrednio ze swoimi serwerami. I to samo w sobie jeszcze nie jest dziwne. Twixer może na przykład potrzebować pobrać awatar użytkownika, który pisze do nas jakiegoś DM-a, aby wyświetlić go obok wiadomości. Ale to broń obosieczna. Można przecież też w ten sposób wysłać jakieś nasze dane analityczne i nie tylko, służące do fingerprintingu czy też innego szpiegowania. I jako użytkownicy w sumie przestajemy mieć wpływ na to, jak często aplikacje mogą to robić, bo to deweloper aplikacji decyduje o częstotliwości wysyłania powiadomień i może po prostu robić to bardzo często, a my nawet nie musimy jej uruchamiać. Teoria teorią, więc to mi postanowił zbadać temat na przykładach wziął na tapet TikToka. Okazuje się, co pewnie nikogo nie zdziwi, że otrzymanie oraz późniejsze odrzucenie powiadomienia wiązało się również z przesłaniem do serwerów operowanych przez TikToka danych analitycznych naszego telefonu. Na przykład, jakiego konkretnie urządzenia używamy? Z jaką wersją systemu, jak długo minęło od ostatniego restartu telefonu i wielu, wielu innych. A są to dane, na podstawie których można profilować, a nawet zidentyfikować konkretnych użytkowników. Ale to wcale nie jest zachowanie tylko Chińczyków. Facebook robi w sumie to samo w identyczny sposób przesyła takie same dane analityczne. Twixer pobierze zdjęcie autora wiadomości i to, jak już ustaliliśmy, jest ok. Ale niestety na tym się nie kończy. Generowana jest zdecydowanie większa liczba zapytań, nawet na tle poprzedników. LinkedIn? O matko. Tutaj jest tego jeszcze więcej. Nasuwa się dość oczywiste pytanie: czy naprawdę wszystko to jest potrzebne do obsługi mechanizmu powiadomień? W dodatku, jeżeli przechodzą one wszystkie przez jedno scentralizowane miejsce, to można je próbować ze sobą powiązać, śledząc tym samym, co robimy, również pomiędzy aplikacjami. Innymi słowy, im więcej powiadomień przechodzi przez centralne serwery, czy to Apple'a, czy to Google'a, tym więcej ktoś o nas wie. A to już naprawdę poważne naruszenie naszej prywatności. Czy jest na to jakaś rada? No tak, wyłączyć powiadomienia całkiem, ale tak, całkiem, całkiem, co w sumie jest nierealne, bo nie po to nosimy przy sobie telefon, żeby teraz rezygnować z jednej z jego najważniejszych funkcji. Ale już niedługo ma się to zmienić. Apple na szczęście dostrzegło ten problem. Za niedługo deweloperzy będą musieli podawać konkretne powody, dla których chcą wykorzystywać dane pochodzące z systemu. Będą więc one trudniej dostępne. Mowa o tych danych, które tak często wykorzystywane są do profilowania nas. O ile pewnie nie rozwiąże to całkowicie problemu, to jest potencjał znacznie go zredukować. Co robić i jak żyć? W związku z aferką, która wyszła na jaw po liście amerykańskiego senatora, Apple rzekomo zmieniło swoją politykę dotyczącą udostępniania danych służbom, znacznie utrudniając proces pozyskiwania tych informacji. Teraz konieczny jest do tego sądowy nakaz. Co rodzi pytanie, czy wcześniej oddawali to bez nakazu? Jeżeli następnym razem będziesz zastanawiać się, dlaczego jakaś darmowa gra wysyła ci dziesiątki powiadomień dziennie, no to już masz odpowiedź. Jednym z powodów może być właśnie zbieranie o tobie różnych danych analitycznych, nawet jeżeli właśnie nie korzystasz z telefony. Bo Twój telefon śledzi Cię również wtedy, kiedy go nie używasz. Zresztą sprawa w sumie nie dotyczy tylko telefonów. Jeżeli zgadzasz się na powiadomienia wysyłane na przeglądarkę na swoim komputerze, to problem jest w sumie analogiczny. Czy da się w ogóle rozwiązać temat powiadomień PUSH lepiej? Cóż, niektórzy próbują iść pod prąd monopolistą. Istnieje na przykład Unified Push na Androida, mający zastąpić domyślne systemy Google otwarto źródłową alternatywą. Projekt jest aktywnie rozwijany i wykorzystuje go kilka aplikacji, więc nie jest to tylko teoria, ale do głównego nurtu jest wciąż bardzo daleko. Drugim pomysłem, oczywiście również dla Androida, no bo w Apple nie ma o tym nawet co myśleć, jest MicroG. To jest zbiór otwartość źródłowych bibliotek i aplikacji mających zastępować ich googlowe odpowiedniki w Androidzie, które nie posiadają otwartych źródeł. Nie o wolności oprogramowania dziś mowa, więc wspomnę tylko, że MicroG umożliwia po pierwsze kontrolę nad tym, które aplikacje nawiązują połączenie do serwera powiadomień, ale po drugie, i chyba ważniejsze, pozwalają sprawdzać, czy aplikacja wykorzystuje w tym celu zbiorczy identyfikator urządzenia, czy unikalne ID. To drugie rozwiązanie jest oczywiście zdecydowanie bezpieczniejsze, bo utrudnia powiązanie ze sobą aktywności, które wykonujemy w obrębie różnych aplikacji. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia!